Witam Państwa w najnowszym odcinku Palhais TV. Dzisiaj pokażę Wam jedną z najbardziej niezwykłych budowli na terenie naszego kraju, a będzie to żelbetowa rzeźba zbudowana w 2010 roku w Świebodzinie, a rzeźba ta przedstawia Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata. Zapraszam! Palhais TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. W Świebodzinie byliśmy już kilka miesięcy temu. Przed imprezą z okazji 15-lecia Body Christa, ale była to bardzo krótka wizyta, ponieważ wtedy było naprawdę bardzo zimno. Ale pomnik zrobił na nas tak ogromne wrażenie, że musieliśmy tutaj wrócić i zrobić o tym osobny materiał, który oglądacie właśnie dzisiaj. Ale zanim pójdziemy pod pomnik, to mam dla Was garść informacji. Całkowita wysokość pomnika wynosi 36 metrów, z czego 33 przypada na figurę Jezusa, a 3 metry na wieńczącą pomnik pozłacaną koronę. Każda z rąk ma po 6 metrów długości, a odległość między końcami palców rąk wynosi 24 metry. Pomnik zbudowany jest przy ulicy Sulechowskiej w Świebodzinie, na 16-metrowym nasypie z kamieni i gruzu. Inspiracją do budowy tego cudu architektury był słynny pomnik Chrystusa z Rio de Janeiro. Ale wiadomo, nasz musiał być większy. Brazylijska statua ma zaledwie 30 metrów wysokości. Jezus ze Świebodzina jest o całe 6 metrów wyższy. Waga konstrukcji szacowana jest na ponad 440 ton, a koszt całej budowy szacuje się na około 6 milionów złotych, które zostały pokryte z dobrowolnych datków parafian, Polonii Amerykańskiej, a także lokalnych przedsiębiorców. Pomnik wykonany jest w technologii siatkobetonu i jest pusty w środku. Korona, która wieńczy tą monumentalną budowlę, ma 3,5 metra średnicy oraz 3 metry wysokości i w całości jest pozłacana. Głowa zaś ma 4,5 metra wysokości i waży 15 ton. Pomysłodawcą i budowniczym figury był ksiądz prałat Sylwester Zawadzki, były proboszcz i rezydent parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie. W 2014 roku po śmierci księdza Zawadzkiego wybuchł skandal. Ponieważ okazało się, że jego serce, zgodnie z jego wolą, pochowano pod pomnikiem. Takie praktyki są jednak surowo zabronione na terenie naszego państwa. Ostatecznie sąd uznał, że proboszcz świebodzińskiej parafii, który wykonał wolę poprzednika, złamał w ten sposób prawo, ale odstąpił od wymierzenia kary. Co stało się z sercem? Tego nie wiem. Nie udało mi się znaleźć tej informacji w internecie, ale uważam, że nadal spoczywa pod pomnikiem. Jeżeli ktoś z Was zna rozwiązanie tej zagadki, niech da znać w komentarzu. Kontrowersja z pochówkiem serca pod pomnikiem nie była jedyną związaną z tym niezwykłym miejscem. Kibice żużlowego klubu Falubas zawiesili na nim szalik swojej ulubionej drużyny. Bezpośrednio po incydencie na miejsce przyjechali strażacy i ściągnęli szalik. Policja wszczęła postępowanie pod kątem uszkodzenia mienia, a dokładnie drzwi znajdujących się u podstawy pomnika, ale z powodu niewykrycia sprawców prokuratura umorzyła postępowanie. Pojawił się jednak inny problem. Decyzją sądu szalik przeszedł na własność Skarbu Państwa i miał zostać zniszczony. Na chwilę obecną podobno jest w archiwum. Jakiej kolędy nie śpiewa się w Świebodzinie? Jezus Malusieńki! Proszę Państwa, część merytoryczną mamy już za sobą. Znacie już historię tego pięknego dzieła. Teraz tutaj mamy alejka dla pieszych. I po raz pierwszy wejdę pod sam pomnik, ponieważ jak byłem tutaj z okazji imprezy Body Christa, to było strasznie zimno i dotarliśmy z Piotrem tak gdzieś do połowy. Piotrek robił przybitki, też już był na górze. Luiza poprzednio była w aucie, teraz też siedziała w aucie, teraz idzie po raz pierwszy, więc jakby jest to nasz debiut świebodziński. Płatne jest wyjście? Nie, można rzucić. No, to jest co łaska.
Jezus jest dla wszystkich, za darmo. Nie rób sobie takich nawet żartów, jaka opłata. Wszystko jest co łaska. Strasznie dużo tu jeździ motorów, cały dzień, nie wiem dlaczego, może wy wiecie, dajcie znać w komentarzu. O, tutaj. Ofiara na figurę. Mogę jedną złotówkę jadać? Możesz. A jeszcze Piotr, miej tę jedną złotówkę. Tak, też chcę dać. Złotówka? To co za różnica, czy ja wam dam po złotówce, no bo to... i wy wrzucicie, jak i tak 3 złote są ode mnie. Ale to my wrzucamy. No właśnie. Mogłabym teraz sobie dla siebie zatrzymać. No więc generalnie wrzucam 3 złote za płacy innych ludzi. Nie, ja wrzucam złotówkę. Piotr, pokaż, żeby nie było. Teraz ja wrzucam, już 2 złote, już złotówkę wrzuciłem, teraz wrzucam złotówkę. I teraz brawo! Ja. I teraz ja wrzucam po raz trzeci złotówkę. Za pomocą Piotra. W ten sposób oto dałem 3 złote na ofiarę. Tak ciepło się na sercu zrobiło. A pomyślałeś życzenie? Czy to... Nie. Że tu się nie myślisz. Tak. Aha, to nie to. Możemy teraz spokojnie, że tak powiem, wejść na szczyt, ponieważ złożyliśmy ofiarę, co łaska. W sumie to wy powinniście zostać na dole, bo to ja zapłaciłem. Nie macie prawa wstępu. Nie, no, ja mam po prostu pieniądze. Ale ja użyczam wam. A to co to jest? Ofiara wdzięczności. Tutaj jakby, wiesz, wrzucasz pieniążek i zapalasz taką wirtualną świeczkę Potrzymaj. Za zmarłych. Czyli jak wrzucam 5, to zapalę więcej świeczek, tak? Nie, tyle samo. Jedną. Sprawdzę to, poczekaj. 5 zł. O, tam się zapaliło. O, dużo się zapaliło. No. Ogień. Wirtualne świeczki. W komentarzach ludzie piszą na przykład na Facebooku. A ja takie tutaj, o, cyfrowe świeczki zapaliłem, bo to jest przecież, to jest ogień? Nie. Ogień to, nie. No właśnie, to są, mówię. Nie, to jest elektronika. Do serca księdza prałata, Sylwestra Zawadzkiego. Mówiłem wcześniej, że nie wiem, co się stało z sercem, pewnie nadal tutaj jest i kazałem wam pisać w komentarzach, czy znacie rozwikłanie tej zagadki, więc teraz te komentarze możecie już usuwać, bo już się rozwikłała ta zagadka. Serce nadal spoczywa pod pomnikiem. Tam w tle widać najstarsze Tesco w Polsce, ale o tym opowiemy wam za chwilę, jak już zejdziemy na dół. Tu spoczywa serce księdza Sylwestra Zawadzkiego, czyli to właśnie ta zagadka, którą miałem. Aha. I to jest właśnie ten ksiądz, który wymyślił, żeby stworzyć to arcydzieło. No i Luisa, jak? Excited? Bardzo mi się tutaj podoba to miejsce. To no to kosta drzewiny, jak na Wydmach w Mielnie. Takie typowe. No proszę państwa, teraz piękna panorama na Świebodzin. Ojejku, kochany. No. No pusto jest w środku. No pusto jest w środku. No robi to wrażenie. Naprawdę z dołu wydaje się, że jest dużo mniejszy. Ale stąd kawał pomnika. No w końcu ten w Rio jest mniejszy, tak? No to musi robić wrażenie. Co? Przeciąg jest? No straszny, dotknij ręką. Rzeczywiście, ale ci zimne powietrze się w środku. Czujesz, Piotrek? Ja cię kręcę. Nieźle, nie? No, naprawdę. Tutaj, że możemy też zobaczyć, jest Droga Krzyżowa. Tutaj są stacje oraz tam. Więc jakby cała Droga Krzyżowa, ciekawe, czy świebodzińska parafia, ale pewnie tak, pewnie organizowana tutaj z okazji Wielkanocy jest właśnie Droga Krzyżowa i tu ludzie podążają tą trasą. A zaraz obok bardzo blisko obwodnica, do której można dojechać szybko do autostrady A2, więc, że tak powiem, prawie z każdego miejsca w kraju można szybko i sprawnie tutaj dojechać i polecam wszystkim. Od lat planowałem się tutaj wybrać, w końcu się udało w tym roku i cieszę się bardzo, jest to bardzo fajna budowla, niezwykła, niespotykana na skalę naszego kraju i w sumie to jest pewnie jedyna atrakcja turystyczna, która jest tutaj w Świebodzinie, więc na pewno też tutaj ruch turystyczny się poprawił i mieszkańcy są zadowoleni z tego, że zarabiają na tym jakieś pieniądze. Na dole są pamiątki, które postaramy się coś fajnego kupić. No. No ja bym chciała powiedzieć, że to nie jest jedyna atrakcja tutaj, bo drugą atrakcją, a może nawet i pierwszą, jest to, że tutaj jest najstarsze Tesco. Tak. Chodźmy jeszcze zobaczymy te słynne drzwi, o których mówiłem wam wcześniej, które kibice Falubazu wyłamali i weszli w ten sposób do środka. O! To są te drzwi, proszę państwa. Tutaj właśnie kibice wyłamali te drzwi. Podobno tutaj przed chwilą był kolega, który na Instagramie mnie zobaczył i przyjechał. Powiedział mi taką anegdotkę, że podobno tutaj kibice Falubazu próbowali przekupić kogoś, żeby otworzył im te drzwi. Ale ochroniarz, który tutaj w nocy jest, spróbuj. A jak przyjdzie policja? Nie, na pewno nie. No
No i podobno próbowano tutaj tego pana przekupić alkoholem, ale ten pan się nie zgodził, więc oni tutaj weszli po cichu, wyłamali te drzwi, weszli na górę, bo tam podobno są jakieś schody i wychodzi się na koronie. Bardzo chciałbym to zobaczyć. Mogliby zrobić taką atrakcję turystyczną, żeby były wycieczki na koronę. No mogliby tam niezłą kasę zarobić. Podobno w środku jest pleśń i grzyb, ponieważ jest to złączone z elementów, jest to puste w środku, pada deszcz, woda wlewa się na łączenia do środka, słońce świeci i robi w środku się idealny mikroklimat do rozwoju grzybów i różnych innych drobnoustrojów. Dlatego ten przeciąg tam jest taki. I możliwe, że dlatego jest też ten wywiecznik, żeby trochę to odpowietrzyć, no. Ja bym chciała przejść kawałek dalej, coś pokazać. Ale tutaj z drugiej strony, no zobaczcie, jak to tutaj wygląda, na jakieś koparki tutaj, jakiś bałagan. No bo tutaj cała budowa, budują dom pielgrzyma, to cały czas jeszcze nie jest skończone. Wtedy, no ale kiedy... no, że z przodu tak ładnie, a z tyłu już ten, no. No. No, ale jak nie patrzy, to wiesz. No. No tutaj za Jezusem, dokładnie. Ale wiesz, no w każdym razie to jeszcze jest zbudowany dom pielgrzyma, powstaje, tutaj będzie można przyjść i jest, będzie nocleg. Jakby. Możecie już za parę lat zaplanować sobie urlop. Na 2 tygodnie przyjechać do Świebodzina, zamieszkać w domu pielgrzyma, niedaleko jest basen, Tesco i Jezus. Że tak powiem, jest wszystko. Coś dla ducha, coś dla ciała i też, żeby coś kupić do jedzenia, tak? Aczkolwiek sądzę, że tam też będzie jakaś restauracja, więc naprawdę, na przyszły rok sądzę, że już będzie gotowe i można całymi rodzinami przyjeżdżać do Świebodzina na wakacje. Możliwe, że ja, jak będę miał wolną chwilę, to też na parę dni tutaj zawitam, szczególnie, że naprawdę jest blisko autostrady i można śmiało tu przyjechać, bo naprawdę nie jest to kłopotliwe. Dzisiaj jechaliśmy z Łodzi, to jest 350 km chyba łącznie zrobiliśmy dzisiaj, ale jeszcze tutaj jeździliśmy po okolicach i to był moment, więc naprawdę polecam. Podsumowując, figura świetna, lokalizacja cudowna. Zapraszam wszystkich. Schodzimy już na dół, ponieważ słońce powoli już zachodzi, a ja chciałem wam jeszcze tutaj parę rzeczy pokazać. Teraz pójdziemy tutaj do sklepu z pamiątkami. Luisa już pędzi przodem, ponieważ jak pamiątki, zakupy, to ona zawsze jest pierwsza. Jak każda kobieta, to jest w 100% zrozumiałe. Ja chciałbym na lodówkę magnes, bo podobno takowy jest. Zaraz wracam. To zobaczmy, będzie wszystko przez szybę. A niedziela bez handlu w sumie dzisiaj jest. To ciekawe, jak to jest rozwiązane, nie? No wiesz, dla jednych chwila to jest 5 minut, a dla drugich chwila to wiesz. No są magnesy chyba, to są magnesy? No są magnesy. Jest skrzynka na listy, którą można nadać, lody w sezonie można kupić. A ci została ci jeszcze jedna lodówka? Może, a co? No bo ja bym do toalety poszła. Wypła. Tak. Do pamiątek? Tak. Ach, idzie. Kierownik pamiątek, to też informacja, pamiątki i biuro pielgrzymkowe, czyli jakieś pielgrzymki tutaj funkcjonują. Dzień dobry. Dzień dobry. Magnesy by nas jakieś interesowały. Proszę bardzo. Cały rząd. A, czyli wszystko są magnesy. To są jeszcze magnesy. A to są wzory, a tutaj sobie aha, rozumiem. Są wzory wyłożone, nie wszystkie, bo za mała tablica. No tak, kupujemy zawsze magnesy, jak gdzieś pojedziemy na pamiątkę, tak, więc po prostu na lodówce już się nie mieści. Luisa, wybieraj ty, bo to... Mi się wydaje, że ten jest najładniejszy, taki ten biały, taki po prostu. Ten? No. Czy taki 3D? No taki i taki. No taki i taki. Piotrek, a to ty który chcesz? Czekaj, muszę kupić. A Piotrkowi to bierzemy ten. O. Alu. Pokaż. Taki z serduszkiem może być? Spoko. Może to te 3 poprosimy. Tą figurkę za 50 jeszcze poproszę. To jest gipsowa. Tak, widoczna. Tak, tak. Dziękuję bardzo, do widzenia. Niestety jest z gipsu i będę musiał się zastanowić, czy może jakoś ją zalaminować, bo bardzo ładnie wyglądałaby u nas w ogrodzie. Jakbyśmy gdzieś sobie zrobili taką małą replikę po prostu tego kopca. Jak myślisz, Luisa? Okej, ale tylko na tym kamieniu po środku. Kiedyś dawno temu byłem w Licheniu z Luizą też i przywiozłem sobie stamtąd kamień. Może na kamieniu z Lichenia? Mam kamień z Lichenia, naprawdę go wziąłem. Stamtąd. Może to nie jest chlubne, ukradłem go stamtąd, ale po prostu chciałem mieć część Lichenia u siebie na ogrodzie, tak? I ja teraz tak sobie pomyślałam, że tobie się to lewe koło z tyłu psuje. Właśnie w tym miejscu, gdzie leżał kamień z Lichenia. I może przez tą kradzież taką brzydką. Ale no warto było. No wiem, że może to nie źle zrobiłem, ale mam Licheń na działce. Teraz będę miał Świebodzin niż na działce. Czy może być lepiej? Zobaczyliśmy tą piękną figurę. Miejsce niezwykłe, warto było przyjechać. Wszystkich gorąco zachęcam do przyjazdu tutaj, do zadumy, refleksji, spędzenia trochę czasu, a już wkrótce po otwarciu domu pielgrzyma do spędzenia tutaj weekendu, tygodnia, majówki może nawet, albo nawet dłużej. Pomnik Jezusa to zdecydowanie największa atrakcja Świebodzina. Dzięki niemu o małej, 20-tysięcznej miejscowości usłyszał cały świat.
Dodatkowo aktualny proboszcz za pomocą anteny umiejscowionej na głowie pomnika dostarczał internet okolicznym mieszkańcom. Niestety, medialny rozgłos sprawił, iż święte Wi-Fi zostało zdemontowane. Jednakże czy z mieszkania obok takiego monumentu płyną wyłącznie same pozytywy? Znajdujemy się teraz na osiedlu Łużyckim, w pobliżu bloków, na które bezpośrednio patrzy Jezus, Król Wszechświata. W tym bloku każdy mieszkaniec musi mieć się na baczności, ponieważ żaden, nawet najmniejszy grzech, nie ujdzie boskiej uwadze. Ale nie tyczy się to jednak tylko tych bloków, które widzą Państwo za mną. Rozpostarte ramiona Jezusa obejmują Bożą opatrznością całą powierzchnię Świebodzina. Niestety, nie każda miejscowość miała tyle szczęścia co Świebodzin. Sąsiadujące z nim Lubienicko to miasto, które znajduje się bezpośrednio za pomnikiem. Jak mają czuć się mieszkańcy tej uroczej miejscowości, skoro Jezus Chrystus, Król Wszechświata, stoi do nich tyłem? Moja propozycja jest taka. Pomnik powinien być umieszczony na obrotowej podstawie i każdego dnia mógłby wtedy patrzeć w inną część naszego kraju i nikt nie czułby się pokrzywdzony. Kto wie, może ktoś podchwyci mój pomysł. Pożyjemy, zobaczymy. Zanim to jednak nastąpi, łączę się w bólu z mieszkańcami tej uroczej miejscowości. Jeśli tak samo jak mnie oburza Was ta sprawa i współczujecie obywatelom Lubienicka, to dajcie temu wyraz w komentarzach. Może gdy będzie nas dużo, to ktoś w końcu coś z tym zrobi. Tymczasem wracamy do Świebodzina. Znajdujemy się w kolejnym niezwykłym miejscu w Świebodzinie. Otóż za moimi plecami mogą Państwo zobaczyć najstarsze Tesco na świecie, które powstało 5 lat przed Chrystusem. Tą historyczną ciekawostką kończymy relację ze Świebodzina, ale przygotowując się do zrobienia tego materiału, znalazłem kilka bardzo ciekawych miejscowości sąsiadujących ze Świebodzinem. I chciałbym je teraz Wam wszystkim pokazać. Kalsko, Żółwin, Kaława, Kupienino, Szczaniec. W tym odcinku Palhajs TV niestety to już wszystko. Dodatkowo, by nie siać zgorszenia, nie pokażemy Wam, jak oni oglądają. Ale za to w następnym epizodzie zobaczycie... A może będziemy gali na weselach, hej? I na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite. Na dzień dzisiejszy mamy już tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Dziękuję Wam bardzo, jesteście świetni i specjalnie dla Was sprawię, że wiatrak, który znajduje się za mną, zniknie. Dobra, idziemy do domu.